Kiedy opowiedziałam o różnych nawykach myślowych, które człowiek ma i które w rzeczywistości kierują jego zachowaniem, dostałam dużo pytań dotyczących jednego z tych nawyków, o których opowiadałam. I chodzi o ten nawyk związany z jedzeniem. A konkretnie chodzi o to, że czasami, mimo że człowiek tego nie chce, to traci kontrolę nad tym, ile zjada. Czyli krótko mówiąc, obżera się. I ponieważ nie ma nad tym kontroli, mimo że chciałby mieć, i ma świadomość, że to jest coś, czego nie chce mieć w swoim życiu, a jednak to coś nim rządzi. Nawyk myślowy. No i dostałam dużo maili i wiadomości na Facebooku z prośbą. To były prośby o to, żeby powiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Ale żeby naprawdę wiedzieć, jak sobie z tym poradzić i żeby móc skutecznie sobie z tym poradzić, trzeba najpierw zrozumieć, dlaczego tak jest. I to chciałabym wyjaśnić wcześniej. I najpierw w ogóle zacznę od tego, że cały człowiek jest pewną całością. I nie da się wydzielić apetytu na słodycze albo niepohamowanego obżerania się śmieciowym jedzeniem od tego, co się dzieje w całej reszcie ciała, umysłu i duszy. Bo wszystko jest ze sobą połączone. I nie jest tak, że można łyknąć tabletkę, która obiecuje, że zahamuje głód albo że pomoże pozbyć się tego śmieciowego jedzenia, które zostało zjedzone. Dlatego, że taka tabletka zakłóca działanie organizmu, który jest pewną całością, jest pewną zamkniętą całością, jest czymś absolutnie niesamowitym, w czym odbywają się przez cały czas, w każdej sekundzie i każdego dnia w roku tysiące różnych reakcji biochemicznych. Każda tabletka z zewnątrz, każda chemiczna tabletka z zewnątrz zakłóca działanie tej całości. Ale zostawmy na razie tabletki. Jak to jest wszystko ze sobą połączone? Jest tak, że człowiek składa się z wielu miliardów komórek. Każda komórka to jest żywy organizm. Każda komórka oddycha, je, wytwarza energię i wydala z siebie to, co jest już jej niepotrzebne. Czyli każda taka komórka to jest jakby mikroskopijny człowiek. I z tych mikroskopijnych, maleńkich kawałeczków składa się cała osoba. Ciało fizyczne. Ale żeby te wszystkie komórki działały prawidłowo, potrzebna jest jeszcze dusza. Czyli to, co sprawia, że jesteśmy żywi. I potrzebny jest też umysł, który pomaga duszy zarządzać całym tym kompletem, jakim jest każdy z nas. I teraz, jeżeli coś się dzieje z ciałem, to automatycznie to samo staje się też udziałem duszy i umysłu. I odwrotnie. Jeżeli coś się dzieje z duszą, to jednocześnie jest w jakiś sposób z tym powiązany umysł i ciało. I to znaczy, że każdy kłopot, jaki człowiek ma, każdy kłopot, jaki człowiek ma, związany na przykład z czymś, co robi, a czego nie chce robić, jest zakotwiczony na trzech płaszczyznach. W duszy, w umyśle i w ciele. I teraz. Myślę, że są cztery powody, które dzieją się jednocześnie. Niekoniecznie wszystkie zawsze naraz, wszystkie cztery powody, ale bardzo często tak jest, że te cztery powody są ze sobą powiązane i kiedy występuje jeden, to występują też pozostałe trzy. Więc są cztery powody, moim zdaniem, dlaczego ludzie tracą kontrolę nad jedzeniem i cierpią na coś, co jest nazywane zaburzeniem odżywiania, czyli na przykład obżerają się tak, że potem czują się źle, mają wyrzuty sumienia, mają poczucie winy, nienawidzą siebie i marzą o tym, żeby pozbyć się tego, co wrzucili do swojego żołądka,
Ale z drugiej strony, nawet jeżeli mają bardzo silne poczucie winy i bardzo silne postanowienie o tym, że to się zmieni i że następnym razem tak nie zrobią, to kiedy przychodzi co do czego, przychodzi ten następny raz, to znów ulegają czemuś. Co to jest ta tajemnicza siła? Moim zdaniem ta tajemnicza siła składa się z czterech elementów. Po pierwsze, kiedy jesteś niewyspany albo niewyspana, czyli kiedy spałeś nie tyle, ile potrzebuje Twój organizm, ale tyle, ile zdecydowałeś, że będziesz miał czasu na sen. Czyli na przykład wieczorem czułeś, że jesteś zmęczony, ale a tu jeszcze film w internecie, a tu jeszcze może do kogoś zadzwonię, albo napiszę maila, albo poczytam książkę. I robiłeś wiele różnych rzeczy, które odkładały moment pójścia spać, a ponieważ przeszedł ten moment, kiedy byłeś zmęczony i organizm jakoś został zmuszony do tego, żeby jeszcze funkcjonować, to potem, kiedy już kładziesz się spać, to prawdopodobnie nie możesz zasnąć. Dlaczego? Dlatego, że przecież organizm mówił Ci, kiedy był zmęczony, kiedy miałeś iść spać, a Ty mówiłeś, nie, jeszcze tu sobie poczytam, pooglądam, posurfuję, jeszcze coś zrobię. I w ten sposób rozmijacie się. To, czego potrzebujesz Ty i to, czego potrzebuje Twój organizm, wydaje się dwiema zupełnie różnymi rzeczami. Czyli, jeżeli śpisz niewystarczająco, nie tyle, ile potrzebuje Twój organizm, to, i doskonale znam to z przeszłości, z własnego doświadczenia, to kiedy wstaniesz, to jesteś, po pierwsze, czujesz się okropnie rozbity, niezadowolony, zły, wściekły, we wszystkim widzisz złe rzeczy. Jesteś zmęczony, nie możesz zebrać myśli i czujesz się ciągle głodny. Cokolwiek byś zjadł, po prostu przez cały czas masz ochotę jeść i w dodatku masz ochotę jeść coś bardzo energetycznego, takiego, co ma dużo kalorii, więc jakieś sięgasz po tłuste rzeczy albo po słodkie rzeczy, bo wydaje Ci się, tak podpowiada Twoja podświadomość, że wtedy dostaniesz więcej energii. Ale nie dostaniesz więcej energii od słodkich i tłustych rzeczy, i to jest powód numer dwa, dlaczego ludzie się objadają. Dlatego, że rzeczy, które są mocno posłodzone białym cukrem albo sztucznymi słodzikami i rzeczy, które zawierają dużo przetworzonych tłuszczy, olei różnych, na przykład margaryny, to są rzeczy, które nie dostarczają prawdziwej energii, dostarczają tylko śmieci. Śmieci to są rzeczy, które nie zawierają składników odżywczych. Składniki odżywcze to jest to, czego całe ciało potrzebuje do życia, do prawidłowego funkcjonowania. Potrzebuje tego mózg, serce, płuca, nerki, wątroba, wszystkie mięśnie, wszystkie komóreczki, z których jesteśmy zrobieni. Składniki odżywcze to jest coś takiego, co jest zawarte w jedzeniu, dlatego właśnie w ogóle człowiek musi jeść. Dlaczego musi jeść? No przecież nie dlatego, żeby sobie zapełnić worek zwany żołądkiem. Człowiek potrzebuje pożywienia, dlatego że razem z tym pożywieniem wprowadza do swojego organizmu składniki odżywcze, które są mu absolutnie niezbędne do funkcjonowania. Składniki odżywcze są zawarte tylko w rzeczach, które są naturalne. Nie są sztucznie przetworzone przez ludzi. To znaczy szczątkowe ilości tych składników odżywczych znajdują się też w tych rzeczach przetworzonych przez ludzi. I w śmieciowym jedzeniu pewnie 1% składników odżywczych, jeżeli się dobrze doszukasz, to znajdziesz. Ale zobacz. To jest tak jak z samochodem. Wyobraź sobie, że masz samochód i że samochód ma silnik i wiadomo, każde dziecko wie, do tego silnika trzeba wlewać paliwo, tak? Nawet paliwo ma liczbę oktan, czyli im wyżej oktanowe jest paliwo, tym więcej mocy ma silnik. Zgadza się? No i teraz masz silnik i wiesz, że do tego silnika możesz wlewać tylko pełnowartościowe paliwo, tak? Bo jeżeli wlejesz paliwo, które nie ma żadnych oktan, to co się stanie z tym silnikiem? Samochód nie będzie jechał, a silnik się zepsuje. Z człowiekiem jest dokładnie tak samo.
wysokooktanowe paliwo, czyli takie, które daje prawdziwą moc do życia, taką najprawdziwszą życiową siłę do tego, żeby serce biło, żeby krew krążyła, żeby mózg pracował, żeby nogi chciały chodzić, żeby można było się skupić, żeby można było myśleć, żeby można było panować nad swoją rzeczywistością. Prawdziwe paliwo dla ciała to są rzeczy, które zawierają pełnowartościowe składniki odżywcze. Kasza gryczana, kasza jaglana, kasza jęczmienna, ryba, brokuł, cukinia, ziemniaki, soczewica, fasola, groch, kapusta, marchewka, brzoskwinie, truskawki, poziomki, borówki, morele. To są wszystko produkty pełnowartościowe, takie, które natura stworzyła w taki sposób, że zawierają komplet składników odżywczych potrzebnych człowiekowi. Każda z tych rzeczy zawiera inny komplet. I kiedy je się dużo różnych rzeczy, ale właśnie takich prostych, nieprzetworzonych, to człowiek dostaje wszystko, co jest mu potrzebne do życia. Jeżeli jesz rzeczy, które są wysoko przetworzone, na przykład batony ze sklepu, chleb kupiony w zwyczajnym sklepie, który jest robiony z dodatkiem tak wielu chemicznych proszków, że pewnie nawet nie chciałbyś wiedzieć, ilu i co te proszki z tym chlebem robią, żeby on wyglądał jak chleb, bo to nie jest prawdziwy chleb. Więc jeżeli jesz rzeczy wysoko przetworzone, kupione w sklepie, które zawierają śladowe ilości składników odżywczych, to jesteś ciągle głodny. Liczba kalorii się zgadza, tak? Zjadasz 2000 kalorii, a nawet 3000 kalorii, ale w tych 3000 kalorii jest tyle składników odżywczych, a powinno ich być tyle. Więc twój organizm ciągle czuje się głodny. Nie dlatego, że masz pusty żołądek, tylko dlatego, że ten żołądek jest pusty rzeczy, z których nie da się niczego wyjąć, co jest potrzebne organizmowi do życia. Czyli, podsumowując to, co powiedziałam do tej pory. Pierwszy powód, dlaczego tracisz panowanie nad jedzeniem, to jest to, że za mało śpisz. Nie śpisz tyle, ile potrzebuje twój organizm. Wtedy czujesz się ciągle głodny. Drugi powód, dlaczego się obżerasz, jest taki, że twoje ciało jest głodne, dlatego że nie dostarczasz mu rzeczy, które są wartościowe. Czyli nie dostarczasz mu pełnowartościowego paliwa, z którego mogłoby czerpać siłę. Więc cały czas twój organizm mówi, chcę jeszcze coś jeść. A ty wtedy kupujesz następnego batona i wrzucasz w niego następne 1000 albo 1500 kalorii, myśląc, że dostarczasz sobie siłę, ale tak naprawdę dostarczasz sobie tylko rzeczy, z których twój organizm niczego nie jest w stanie zrobić. Ani z oleju palmowego, ani z hydrolizowanego białka, ani z syropu glukozowo-fruktozowego, ani z białego cukru, ani z lecytyny sojowej, ani kwasu cytrynowego, ani ze sztucznych barwników, aromatów i takich rzeczy. Tam nie ma nic, co daje siłę do życia. To są tylko rzeczy, które pozwalają ulepić z tego batona coś, co wygląda, udaje coś ładnego, pachnie syntetycznym zapachem, który drażni komórki mózgowe w twojej głowie i wywołuje w nich sztuczne, nieprawdziwe uczucie krótkiej przyjemności. I to jest trzeci powód, dla którego się obżerasz. Chemiczne substancje dodawane do jedzenia, które jest teraz robione w fabrykach, czyli jest wysoko przetworzonym jedzeniem, zawierają, znaczy te sztuczne substancje dodawane do jedzenia robionego w fabrykach, wysoko przetworzonego, są nieobojętne dla ludzkiego organizmu. Zawierają między innymi takie substancje, o których już zaczyna się głośno mówić, co mnie bardzo cieszy. Te substancje nazywają się ekscytotoksyny. Ekscytotoksyna to jest taka toksyna, która powoduje sztuczne, nadmierne
poruszenie komórek nerwowych w mózgu, które dają złudzenie na przykład bardziej intensywnego smaku albo złudzenie większej przyjemności z jedzenia czegoś, ale jednocześnie powodują tak wielkie poruszenie w tych komórkach nerwowych w mózgu, które zaczynają tak bardzo podrygiwać, tak gwałtownie reagują na to mechaniczne, bardzo agresywne drażnienie przez te chemiczne substancje, że tak bardzo zaczynają się poruszać i reagować na to drażnienie, że nie wytrzymują tego poruszenia i po prostu umierają. Czyli, mówiąc inaczej, ekscytotoksyny, czyli substancje, które są zawarte w syntetycznych dodatkach używanych powszechnie do żywności, powodują, że komórki w Twoim mózgu umierają. I nie ma nowych na ich miejsce. I to znaczy, że z każdym takim przypadkiem tracisz część komórek nerwowych w mózgu, czyli masz ich coraz mniej. A druga rzecz jest taka, że chemiczne substancje dodawane do takiego właśnie wysoko przetworzonego jedzenia, robionego w fabrykach żywności, są uzależniające. Więc nawet jeżeli nie przyszłoby Ci do głowy, żeby zjeść jeszcze jednego batona, albo sięgnąć po ciastka zrobione w sklepie, albo pójść, zatrzymać się na stacji benzynowej i zjeść takiego chemicznie zrobionego hot doga, to zrobisz to, dlatego że Twój umysł w pewien sposób uzależnił się od tych bardzo intensywnych doznań wywoływanych w sztuczny, mechaniczny, agresywny sposób przez te chemiczne dodatki do jedzenia. Tak? I jest jeszcze jedna rzecz. Czwarty powód, dlaczego się obżerasz. Nawyk myślowy, polegający na tym, że Twoja podświadomość kojarzy... Cześć, kotuniu. No poczekaj chwileczkę. Jeszcze chwileczkę. Twoja podświadomość kojarzy i najprawdopodobniej nie zdajesz sobie z tego sprawy świadomie, dlatego że nigdy nie podjąłeś świadomie takiej decyzji, zrobiła to za Ciebie Twoja podświadomość. Twoja podświadomość kojarzy słodki smak z poczuciem bezpieczeństwa. Albo z takim przekonaniem, że jesteś wtedy, kiedy w Twoim życiu pojawia się słodki smak, stajesz się bezpieczny, stajesz się kochany, akceptowany. I być może kiedyś w przeszłości było tak. Wielu rodziców to robi, że kiedy dziecko płacze, kiedy dziecko się czegoś boi, albo kiedy na przykład trzeba zrobić dziecku zastrzyk, to co robi? To co robią tacy rodzice? Dają coś słodkiego na pociechę. I wtedy dziecko kojarzy, że jest zaopiekowane najlepiej wtedy, kiedy jest chore i wtedy, kiedy dostaje słodycze. I wtedy, kiedy jest już dorosłym człowiekiem, to chociaż racjonalnie nigdy nie podjąłby takiej decyzji, że wolę mieć słabe zdrowie, bo wtedy czuję się bezpieczny, albo będę jadł niezdrowe słodycze ze sklepu, bo wtedy moja podświadomość czuje się zaopiekowana i czuje się bezpieczna, to ponieważ nigdy świadomie nie zmienił w sobie takiego nawyku myślowego, to ten nawyk myślowy nim rządzi. Czyli mamy cztery powody, dlaczego się obżerasz. Pierwsze, nie śpisz tyle, ile potrzebuje Twój organizm i wtedy Twój organizm najzwyczajniej w świecie jest osłabiony, jest ma zachwianą równowagę wewnętrzną i wtedy gorzej też działa na przykład silna wola, więc wszystkie decyzje, które sobie podejmowałeś i obietnice, które składałeś przed samym sobie, że już więcej tego nie zrobisz, są o 50% słabsze, dlatego że Twój organizm jest o 50% słabszy. Czyli powtórzę jeszcze raz te cztery powody, bo z tego jasno będą płynęły cztery wnioski, co należy zrobić, żeby to zmienić, czyli w jaki sposób można naprawić ten problem w swoim życiu. Czyli mamy tak, cztery powody, dlaczego ulegasz
nieopanowanemu obżarstwu, którego nie chcesz mieć. Po pierwsze, nie śpisz tyle, ile potrzebuje twój organizm. Po drugie, jesz rzeczy wysoko przetworzone ze sklepu, które są śmieciowym jedzeniem, które nie dostarczają ci tego, czego organizm potrzebuje do życia. Po trzecie, w tych wysoko przetworzonych rzeczach kupionych ze sklepu znajdują się uzależniające toksyny i to one zachęcają cię do tego, żeby znowu po nie sięgnąć. I po czwarte, twoje emocje są w jakiś sposób związane z tymi słodyczami i z tym śmieciowym jedzeniem, czyli czujesz się bez tych słodyczy albo bez tego śmieciowego jedzenia, czujesz się gorszym człowiekiem, gorszym od innych, czujesz się niekochana, czujesz się niepotrzebna, nieakceptowana i te słodycze mają ci dostarczyć poczucia bezpieczeństwa i poczucia tego, że jesteś ważna i potrzebna. Odwróćmy to. Żeby przestać się obżerać, trzeba zaprzyjaźnić się ze sobą. Wiem, że często to powtarzam, ale to jest naprawdę początek do wszystkich dobrych zmian. I naprawdę, jeżeli dasz sobie sama wsparcie i opiekę i przyjaźń, to te słodycze najzwyczajniej w świecie przestaną ci być potrzebne. Tak, znam to z własnego życia. Więc zaopiekować się swoimi emocjami, bo jeżeli brakuje ci poczucia bezpieczeństwa, jeżeli czujesz się gorsza, czujesz się nieważna i czujesz, że nie zasługujesz na miłość, to znaczy, że sama siebie nigdy do tej pory nie zaakceptowałaś na chwilę, żeby na tyle, żeby dać sobie przyjaźń i takie poczucie bezpieczeństwa, które sprawi, że będziesz się czuła kochana, akceptowana i ważna. Czyli żeby przestać się obżerać. Po pierwsze, zaprzyjaźnić się ze sobą i zaopiekować się sobą. Na przykład często mówić do siebie: kocham cię. To jest pierwsza rzecz, którą można zrobić na początek, a potem można robić następne. Po drugie, zmienić sposób odżywiania się. Przestać jeść rzeczy wysoko przetworzone ze sklepu, które zawierają uzależniające toksyny, a poza tym są tylko śmieciowym paliwem, które nie dają ci tego, co twój organizm potrzebuje, więc ciągle twój organizm jest głodny i dlatego ciągle zmusza cię do szukania jeszcze czegoś do jedzenia. I po czwarte, wysypiać się. Śpi tyle, ile potrzebuje twój organizm. Spróbuj popracować nad rytmem dnia i nocy. Ja robiłam wiele eksperymentów i potem odkryłam, że najbardziej wypoczęta jestem wtedy, kiedy wcześniej kładę się spać i wcześniej wstaję. Tak, to wymagało pewnych wyrzeczeń. Ale moim zdaniem takie wyrzeczenia są warte tego, żeby być zdrowym i czuć się silnym człowiekiem, takim, który w pełni panuje nad swoim życiem, nad swoją podświadomością i świadomością i jest zaprzyjaźniony ze sobą i ma poczucie, że to, że jest tutaj na świecie, to ma sens. Więc radzę zrobić eksperymenty i spróbować być mądrzejszym od swoich nawyków. Po to mamy świadomy umysł, żeby podejmować świadome decyzje. I po to mamy świadomy umysł, żeby móc świadomą decyzją te świadome decyzje podtrzymywać i realizować do końca. Czyli jeżeli wieczorem znowu czujesz się zmęczona i przypomni ci się i powiesz: a, miałam dzisiaj pójść wcześniej spać, ale tu jeszcze, a nie, obiecałam sobie, że nie będę dzisiaj surfować bez sensu w internecie, tylko pójdę wcześniej spać. Gaszę komputer. Idę spać. Po prostu. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Krok po kroku. Wszystko można zmienić. Wszystko można zmienić. I podejmując świadome decyzje, rozumiejąc, co bierze się z czego i świadomym umysłem wprowadzając najpierw niewielkie, maleńkie zmiany do swojego życia, można doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy negatywne nawyki, takie, których nie chcę mieć, po prostu przestają rządzić moim życiem. Bo to jest bardzo proste. Albo nawyki rządzą moim życiem, albo ja rządzę moimi nawykami. Proste. I daję wam
absolutne słowo honoru, że to jest możliwe do zrobienia.